Jeżeli powiem wilki zając, wszyscy zrozumiemy, o co chodzi. Taki film animowany, większość pewnie oglądała albo kojarzy. Jeden z odcinków odbywa się podczas takiego noworocznego takiego przedstawienia i ten zając tańczy, śpiewa na scenie, a ten wilk się wdziera też do niego. I niby udają, że to jest wszystko w scenariusz komponowane, ale zając śpiewa, że no wiesz, już czekają dzieci na moje prezenty. Zając jest ubrany jako dziadek mróz, a wilk jako ta jego wnuczka, Snieguraczka. I on śpiewa, no tobie też dam prezent, śpiewa zając i sobie pójdę. A wilk śpiewa, nie. Najlepszym prezentem dla mnie będziesz ty sam. Najlepszym prezentem dla mnie będziesz ty sam. Dzisiaj, bracia, siostry, Żydzi przychodzą do Jezusa i mówią, jaki prezent nam dasz? Co Bóg da nam przez ciebie? Przez Mojżesza dał nam chleb z nieba. A ty, cóż działasz? Wykaż się. No, pokaż, że jesteś lepszy niż Mojżesz. Jezus mówi, Jezus nie mówi Bóg da, mówi Ojciec mój, mówi, że to jest Jego Ojciec, da wam prawdziwy chleb z nieba. Mojżesz da wam chleb, tak była ta manna, w pewnym sensie chleb w przenośni, bo manna ściśle nie była chlebem, bo bochenki nie spadały z nieba. Ale mówi, da wam prawdziwy chleb z nieba, który będzie dawał życie całemu światu. No to oni szczęśliwi, dobra, dawaj, bierzemy, chcemy. Jezus mówi, to ja nim jestem. No tego się nie spodziewali. Dziwne zagranie, co to znaczy, że ty jesteś chlebem życia. No jak ciebie spożyć, jak ty możesz nasycić, co ty możesz zmienić w moim życiu. Chleb, którym nakarmił Mojżesz, był konkretny bardzo. To było coś takiego namacalnego. No a co ty dasz tutaj, cieśle z Nazareta? Co ty możesz nam dać? Mówisz, że kto do ciebie przyjdzie, nie będzie łaknął. Czyli co, będziesz otworzysz stołówki, będziesz karmił? Kto w ciebie będzie wierzył, nigdy pragnąć nie będzie. Dlaczego tak? Mamy bardzo ciepły klimat tutaj. Co to znaczy, że nigdy pragnąć nie będzie? Bracia, siostry, Jezus w pewnym sensie mówi, najlepszym prezentem od Boga dla was jestem ja sam. Bóg zesłał mnie jako ten ostateczny znak Jego miłości. Nieraz tak bywa w rodzinach, taka przykra sytuacja, kiedy dziecko z mamą przeważnie jest w domu, a tata gdzieś tam pracuje. Jest to realność wielu rodzin. Gdyby dziecko zapytać, co jest dla ciebie lepsze, to, że tata wysyła ci prezenty, albo to, że cię opłaca. To jest ważne. My jako dorosłe osoby patrzymy na to, no tak, no ktoś musi zarabiać. Ale gdyby dziecko zapytać, dziecko by powiedziało, wolałabym, żeby tata był ze mną, żeby on był tutaj, niż te wszystkie prezenty, które otrzymuję. Może i lepsze niż tam moi rówieśnicy. Bóg, bracie, siostry, wybrał tą opcję, którą woli dziecko. Nie chciał nas prezentami zasypywać z nieba, tym chlebem, tylko powiedział, przyjdę sam i będę przy Tobie zostanę. W tym miejscu, w którym Jezus mówi, że kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, po grecku stoi taki spójnik pros. Ten sam spójnik pojawia się w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Ewangelii Janowej. Kiedy byłem na zerówce w seminarium, słuchałem przez godzinę rektora tej zerówki, który opowiadał o znaczeniu tego spójnika pros. Bo on był biblistą, akurat z Ewangelii Jana pisał doktorat. I on się zachwycał, no dla nas pros tam, to jest w tym miejscu, gdzie na początku było słowo, słowo było u Boga. To u to jest pros. I na ten temat, że słowo było u Boga, on mówił godzinę, tłumacząc, co to znaczy u.
że to jest nie prosto, nie po prostu, to jest coś bardzo głębokiego. To jest takie złączenie, że po prostu nie da się inaczej. Tak rękami jeszcze kręcił. I tutaj pojawia się ten sam spójnik, pros. Tylko tam jest słowo było u, czyli można powiedzieć ten czasownik być i Jezus z Ojcem ma relację ontologiczną, bo pochodzi. Tutaj jest przychodzi do, czyli tam jest chyba erchomai, pros do mnie. Człowiek nie ma z Bogiem relacji ontologicznej, ale ona polega na tym, że ja muszę zbliżyć się. Ona polega na decyzji mojej woli. Jeżeli Jezus z Ojcem ma wszystko poukładane po prostu w zasady, można powiedzieć, to od nas jest wymagany wysiłek. My mamy przyjść do Niego, do tego prezentu, który nam dał Bóg, jedynego, najlepszego, i zacząć z Nim przebywać. Zobaczcie, jak to jest ciekawe, że Jezus, że w tym czasie w Kościele, kiedy tak cierpimy z ograniczenia dostępu do Eucharystii, w niektórych krajach tego nie ma, jeszcze msze są dla ludzi są zakazane. Przez cały tydzień słuchamy tego 6 rozdziału Ewangelii Janowej, gdzie Jezus mówi właśnie i przygotowuje wszystko do tego cudu rozmnożenia chlebów i to jest zapowiedzią Eucharystii. Czyli jakby mówi nam o ważności tego daru, którym jest. Ale bracia i siostry, jeżeli tylko pozostaniemy na tym jakby rytualnym wymiarze, to bardzo okroimy swoją wiarę. To jest bardzo ważne, że bierzemy ten chleb życia i tą naszą relację, ten pros, ten spójnik, łączymy się z Jezusem też materialnie. Ale tutaj jest też, kto do mnie przychodzi i kto we mnie wierzy, kto będzie mi ufał. Czyli nie tylko chodzi o to, żeby spożywać, ale też o to, żeby zaufać, żeby iść. Również wtedy, kiedy nie mogę przyjść i spożyć. Więc ta relacja, ona można powiedzieć dwutorowo się rozwija. Albo nawet szerzej, jest wielowymiarowa. Nie mogę swojej wiary i swojej pobożności sprowadzić wyłącznie do tego. No bo co wtedy się stanie, jeżeli na przykład zachoruję i będzie przykuty do łóżka i ksiądz będzie przychodził do mnie tylko raz na miesiąc. To jak ja ten miesiąc będę przeżywać, przeżywała? No będzie tragedia, tak? Ale ten miesiąc nie jest wyłączony z działania Bożego. Więc teraz w pewnym sensie, na ile można, my przychodzimy, żeby ten Jezus był i my Go przyjmowaliśmy, ale to budowanie z Nim więzi również dokonuje się poza wymiarem sakramentu. I nie możemy po prostu z tego rozczarowania, że nie ma dostępu do mszy świętej, zrezygnować ze wszelkich innych możliwości budowania tej więzi z Jezusem, której On pragnie i której On chce. Jezus, bracie i siostry, jest pośrednikiem między nami a Bogiem, jedynym pośrednikiem i też On powinien być pośrednikiem w innych naszych relacjach. W małżeństwie to jest bardzo dobrze widoczne. Jeżeli Jezus jest pośrodku małżeństwa, to więź będzie umocniana. Można powiedzieć, że to jest jako szkło w naszych relacjach. Kiedy patrzymy na drugą osobę przez Jezusa, to widzimy w tym życiu Jezusa i krzyż, i to zmartwychwstanie, i radość. I patrząc na tego samego człowieka, widzimy, w zależności od tego, czy nas krzyżuje, czy nas uszczęśliwia aktualnie, przez Jezusa pozostaniemy w tym. Natomiast jeżeli Jezusa na bok damy i będziemy chcieli tylko tych prezentów, tak jak tutaj oni chcieli znaków, co ty dla nas działasz, czyli tylko takiego samozadowolenia, pozostanie nam tylko rozpacz czy depresja. Dzisiaj wielu to przeżywa w kontekście tych wszystkich wydarzeń na całym świecie, bo Jezus gdzieś ucieka na bok. Potrzebujemy, bracia i siostry, przychodzić do Niego, przychodzić i tutaj, w miarę możliwości, do Kościoła na mszę świętą, ale też i w naszej wewnętrznej pracy, w naszym stawianiu Go nieustannie pomiędzy sobą a Bogiem, żeby się łączyć z Bogiem, się uświęcać. I też we wszystkich tych
więziach i relacjach, które tworzymy. Bo wtedy będą żywotne. I wtedy ten chleb, który z nieba zstępuje, będzie dawał życie całemu światu. Wtedy on daje życie.